Mamy bardzo uzdolnione dzieci. To wniosek, jaki nasuwa się po zakończeniu pół kolonii kulturalnych z Orlenem. Pod okiem instruktorów w ciągu zaledwie kilku dni uczestnicy pół kolonii rozwinęli swoje pasje – śpiewania, tańca, grania na instrumencie, zajęć plastycznych czy teatru. Będą dzieci prezentować swoje dokonania z czasu właśnie tego turnusu. Byliśmy na wycieczce w Toruniu, gdzie dzieci mogły zwiedzić starówkę z przewodnikiem i mieliśmy okazję też odwiedzić planetarium toryńskie. Ponieważ to jest kolejna edycja naszych półkolonii, więc grupy były, tak jak w latach poprzednich, tematyczne. Tak jak wcześniej wspomniałem, grupa audiowizualna, grupa taneczna, grupa muzyczna instrumentalna, grupa muzyczna wokalna, grupy plastyczne i grupy teatralne. Właściwie każdy turnus miał troszeczkę inny program, zależało to od prowadzących zajęcia, no i od dzieci, które tutaj przyszły, które też wpływały na treść tych działań i na tą prezentację, która będzie. Każdy turnus półkolonii jest w pewnym sensie inny. Zgłoszeń mieliśmy zdecydowanie więcej niż mogliśmy przyjąć. Dokładnej liczby nie wiem, musiałbym to policzyć, ale na pewno było ponad 300 dzieciaków zgłoszonych do naszych półkolonii, a mieliśmy 240 miejsc. A wiek dzieci, no to szkoła podstawowa, od właśnie pierwszej klasy, czyli już tej dzisiejszej zerówki tego naboru, która za chwilę będzie pierwszą klasą, do 8 klasy szkoły podstawowej. Dzisiaj będą się prezentowały wszystkie grupy, mamy tu wystawy też plastyków, to co dzieci stworzyły przez ten tydzień i wszystkie grupy prezentują się w naszym tutaj. Wszystkie grupy będą prezentowały swój program po kolei. Półkolonie kulturalne były częścią akcji Wakacje z Orlenem. Dzieci z Płocka i z sąsiednich gmin Stara Biała, Łąck, Gąbin, Słupno, Radzanowo i Nowy Duninów mogły skorzystać z wielu propozycji półkolonii. Sportowych, kulturalnych, językowych, półkolonii Laba w mieście czy półkolonii organizowanych z zespołem Dzieci Płocka. Udział w nich był bezpłatny.